Ej, tu na Sekrościenku, ej, w całej Polsce słynie. I piękny Dunajec, ej, co bez niego płynie. I piękny Dunajec, ej, co bez niego płynie. Krościenku, uroce miastecku moje, jak zodne na świecie. Syćkum gościnnie utwiroś dwierze nałościsz, najlepiej jak umiesz wiosną w zimie wleci. W Krościenku strasznie pięknie, tu pozdrowie jadą z daleka i starzy, i młodzi. Tu kozdo skała o sobie coś i powie, na pianiński w polana w pomarzyc, z krościeńca nami pogwarzyc. A co z dopiero wielkie czy koruny, co chmur swoimi ramionami ściągają, dojście do scytu mają miono z jednej strony i na odwiedziny cierpliwie czekają. Królewski pianiński zumek do siebie nie prosi, bo to już jest wiekowo ruina. Ale za to Sokolica i Grota Święte Kingi zaprosają syćki w gości i urzekają jak piękna dziewczyna. Certeś jest wyssy, ale tyz jest piękny, wito i zegno niemni serdecznie. A jak już jest cud pienin niemały, za tąsknić musi stu wrócić koniecznie. Przyjedźcie do nas, syćka, kochani mili, tu syćka, syćki przyjmują zecliwie. Gorole scyże oddani, a gorolki zgrabne, miłe, urodliwe. Dunajecką falą łód za łodzią płynie, Dunajecką falą łód za łodzią płynie, niesie pozdrowienia góralski dziewczynie, ej, góralski dziewczynie. Przenieśmy się na chwilę z Pienin na Podhale. 50. zawałowe bajania, szmat czasu. Pamięta pan te pierwsze zawałowe bajania? No, gdy jeżdżę tu co roku prawie, no to tak mi się przypomina, troszkę se przypomina, że te bajania były skromniejsze, bo co jeden kierownik, no bo to powstały te bajania za ojca obecnego teraz dyrektora Centrum Bukowiańskiego Kultury, Wadka Kosorka. On to te bajania, bo wcześniej był karnawał góralski w Bukowinie, a on to miał pomyślunek, jak był tu szefem właśnie tego Domu Ludowego Gazdom i kierownikiem zespołu bukowiańskiego bukowiańskiej tu grupy, bo ja jestem z ojcem Bartka, jeździliśmy poza granicę ze zespołem Podhale. I także on był długoletni tyz kierownik bukowiańskiego tu zespołu. No ale nawiązując do tych sabałowych bajań, no to on to zapoczątkował, miał taki pomyślunek. No i się to udało, rozwijało. Potem po nim byli następcy, nie? No i ty między innymi Kuchta rozwinął, bo zaprowadził
te warsztaty gnący w zawodów z Bartkiem, bo Bartek razem tu robili. No jak już Bartek został dyrektorem, no to widzicie, jak doprowadził do świetności ten Dom Ludowy. No i rozsławił te zabawowe bajania, co teraz urosły już do, nie tak, że do rangi całej Polski, ale do rangi światowej, bo przyjeżdżają zespoły za granicę. Dużo zespołów, co ja obserwuję. No bo jeżdżę do dziś, do tego czasu. No i myślę, że na te 50-lecie, no to muszę być obowiązkowo. Co pana zdaniem w tych zabawowych bajaniach jest najważniejszego, co pozwoliło przetrwać tyle lat, że się ludzie zmieniali, odchodzili, ale wciąż przychodzą, prawda? Coraz więcej. No, można powiedzieć, że to jest impreza na całe Podhale. No i przyjeżdżają góralskie muzyki, mają się okazję pokazać, no i po Bukowinie przejechać powozami, dorożkami, wasiągami. No i a tu do Bukowiny teraz przez te termy i wyciągi, czy w Białce dużo jest turystów, no to widzę, że całe chmary z jednej strony drogi, z drugiej turystów jest przez cały ten korowód, można powiedzieć. Het łód kościoła, het jazd po do góry po klin. Pamięta pan z tego okresu, jak pan tu przyjeżdża, jakieś takie wydarzenie, nie wiem, może wesołe, może jakieś inne, które zostało w pamięci w czasie tych zabawowych bajań, że coś... No tyle tych wydarzeń było, że trudno mi to zboczyć, no. No ale zawsze się Stella wyjeżdża zadowoleniem, bo i tu przyjmują te zespoły serdecznie, muzyki i każdy tu ciągnie. Jak już raz to przyjedzie, czy z tego, czy tu z Podhala, czy z Polski, z innych regionów, czy z ogranicy, no to tych ludzi już tu widuje co roku.